Jestem zszokowana, jak ten dom rodzinny nas uformował i jak wiele siedzi w nas do późnej starości. Są to słowa jednej z moich klientek, pani po sześćdziesiątce. Oczywiście szczegółów nie będę tutaj podawać, jednak chciałam przytoczyć te słowa, dlatego że oddają one esencję tego, o czym mówiłam ostatnio. I o czym mówię bardzo często, a mianowicie o tym, jak nasze dzieciństwo wpływa na nasze dorosłe życie. Jak te doświadczenia z naszego dzieciństwa, interakcje z naszymi głównymi opiekunami, rodzicami lub rodzicami zastępczymi czy dziadkami, determinują to, jak myślimy o sobie, jak myślimy o świecie i oczywiście. W jakie relacje wchodzimy w życiu dorosłym. Dla mnie, dla względnie młodej kobiety, 39-letniej w tej chwili, są to naprawdę niesamowite życiowe historie i niestety dramaty. Mówię o historiach moich klientek, tych, które już przeżyły tak wiele w swoim życiu. Czasami będą to osoby starsze. A czasami będą to też młode dziewczyny, jednak bardzo doświadczone. I są to historie miłości, poszukiwania miłości, bólu, poświęcenia i cierpienia tych kobiet, które zazwyczaj ufne, oddane, zaangażowane, niestety po latach przemocy, takiej i subtelnej, i jawnej często na tyle subtelnej, że nawet nie widziały, że jej doświadczają, kończą naprawdę wydrenowane, wykończone, porzucone i odrzucone. Bardzo często. I są to kobiety, które naprawdę oddawały całe swoje serce, które dbały o to ciepłe, ognisko domowe, które stawiały swojego męża, często narcystycznego, na piedestale. Które robiły wszystko, by go zadowolić, które robiły wszystko, by utrzymać pełen dom również dla dzieci, a niestety finalnie okazało się, że to nie było dobre dla nikogo, ani dla nich, ani dla dzieci, ani dla całej rodziny. Dla mnie to jest naprawdę tyle cenne, że mogę dzięki temu zaobserwować te schematy. Mogę zaobserwować te wzorce, słuchając tych historii, takich naprawdę biograficznych. Widzę, jak wyglądało ich dzieciństwo, co tam się wydarzyło, czego zabrakło, jak to je ukształtowało i jakie dało efekty w życiu dorosłym, czyli jakie były ich kolejne relacje, z jaką energią, z jakimi przekonaniami o sobie wchodziły w kolejne związki i czego w nich szukały. I to często jest tak, że te kobiety naprawdę mówią, że to jakiś cud, że przeżyły, że w ogóle przetrwały. I nie ma w tym ani grama przesady, bo gdy myślę o tym, co przeżyły w dzieciństwie i co przeżyły w swoich małżeństwach, to faktycznie cud, że przetrwały. I to, co je łączy, to właśnie te trudne doświadczenia, zarówno w dzieciństwie, jak i ich przełożenie na życie dorosłe. I chciałabym tutaj zaznaczyć, że oczywiście nikt nie ma idealnego dzieciństwa, dlatego że każdy z nas wyniesie z niego jakiś bagaż deficytów, mniejszych lub większych, w zależności od tego, na ile świadomi i uzdrowieni byli nasi rodzice. Jednak ciężko, abyśmy uniknęli tych zranień. I żebyśmy otrzymali od naszych rodziców dokładnie wszystko to, czego potrzebujemy. Rolą rodziców jest zapewnić dziecku zaspokojenie jego naturalnych potrzeb fizycznych, ale też tych emocjonalnych, po to, żeby ono mogło się prawidłowo rozwijać. A gdy, gdy te potrzeby nie są zaspokojone, to wówczas powstają urazy, które właśnie mogą być nawet traumatyczne. I czasami jest tak, że to są naprawdę bardzo, bardzo trudne rzeczy. Ja zaraz Wam powiem o tym, w jaki sposób dziecko może być zaniedbane czy nawet krzywdzone. Chciałabym tu zaznaczyć, że czasami są to rzeczy oczywiste, jawne, łatwe do wychwycenia, a czasami są tak ukryte i subtelne, że możemy nawet nie, nie mieć świadomości, że. Że właśnie doznaliśmy takich zranień. Czyli możemy myśleć, że nasze dzieciństwo było idealne, było dobre, wszystko było w porządku, a się może okazać, że jednak skoro powielamy pewne wzorce, to coś jest na rzecz, z czegoś to jednak wynika. Najpierw przytoczę Wam 7 próśb. 7 próśb dziecka do rodzica. Jest to 7 próśb z książki Cud Rodzicielstwa. Jest to cudowna książka. Autor Shai OR, która naprawdę pięknie obrazuje, między innymi, potrzeby dziecka. Ja sobie te siedem próśb wypisałam. Mam tu naklejone na moim komputerze taką ściągawkę, taki skrót, żeby sobie o tym przypominać codziennie, zarówno w kontekście moich dzieci, jak i w kontekście mnie samej już dorosłej. Ale te siedem próśb jest tak uniwersalne, że myślę, że może. Posłużyć każdemu z nas. Pierwsza prośba dziecka to jest prośba o bezpieczeństwo. Chcę się czuć zadomowiony we własnym życiu, zadomowiony, zadomowiona. Chcę się czuć dobrze i bezpiecznie we własnym życiu. Druga prośba, by doświadczać przyjemności, witalności, zabawy i pasji. Dzieci chcą się bawić, to jest ich potrzeba. Trzecia prośba. By czuć iskrę wyjątkowości, chcę czuć, że jestem ważna, wyjątkowa, niesamowita. Czwarta prośba, by czuć wspólnotę w głębokiej relacji. Chcę czuć, że przynależę, chcę czuć się blisko, chcę kochać i być kochana, kochany. Piąta prośba o wolność wypowiedzi. Chcę mówić to, co myślę, wyrażać siebie, wyrażać swoje zdanie. Swobodnie i bez lęku. Szósta prośba o wolność myślenia. Chcę sam i sama decydować, myśleć, wybierać w jaki sposób myślę i tworzyć swoją rzeczywistość na tej podstawie. I siódma prośba o wolność istnienia. Tutaj wchodzi też właśnie już nauka tej niezależności. Chcę decydować o sobie. Chcą stawiać granice, chcą, żeby były szanowane, chcą wybierać asertywność. I te siedem próśb, kochani, to jest takie naprawdę uniwersalne siedem próśb, które też powinniśmy stosować na co dzień sami wobec siebie, to znaczy realizować je, to jest nazwane jako siedem próśb, ale można też powiedzieć siedem potrzeb. I też oczywiście umożliwiać ich realizację naszym dzieciom. Natomiast przytaczam to po to, żebyście zastanowili się nad tym, na ile te siedem próśb było realizowane w waszym dzieciństwie. A więc czy czułaś czułeś się bezpiecznie w swoim domu? Wiedziałaś, że ci nic nie zagraża, że możesz bezpiecznie wrócić, że jest spokój? Że po prostu jesteś bezpieczny czy bezpieczna w swoim domu? Czy mogłaś doświadczać tej przyjemności, zabawy, czuć się wyjątkowo, czuć, że jesteś blisko z rodzicami, że jesteś dla nich ważna czy ważny, wypowiadać się i swobodę decydowania o sobie bez kontroli, bez ucisku, bez naciskania na Ciebie? To jest bardzo ważne, żeby zastanowić się nad tym, na ile ja mogłam realizować swoje potrzeby. Bardzo często jest tak, że niestety rodzice z różnych swoich niedociągnięć i problemów, i też nierozwiązanych traum, czy konfliktów wewnętrznych, ale też często po prostu ze zwykłej nieświadomości, uniemożliwiali nam realizację tych próśb, a jednocześnie nas krzywdzili w ten sposób. I dziecko może być krzywdzone na różne sposoby. Cztery takie najważniejsze formy, które chciałabym tutaj przytoczyć, to przede wszystkim jest przemoc fizyczna, zaniedbywanie, przemoc emocjonalna i wykorzystanie seksualne. Przemoc fizyczna, chyba każdy z nas wie tego nie trzeba specjalnie tłumaczyć. Będzie to uderzanie dziecka. Będą to klapsy. Nie ma czegoś takiego jak niewinny klaps. Coś takiego nie istnieje. I niestety ze smutkiem muszę, Zauważyć, że nadal, niestety nadal, co mi się w głowie nie mieści, naprawdę nie mieści mi się to w głowie, ale nadal wielu rodziców stosuje klapsy i uważa, że to nic takiego. Ja mam takie sytuacje na sesjach, kiedy mamy mi mówią o tym, że tata uważa, iż klapsy są ok i nie potrafią tego zwalczyć. Nie, klapsy nie są ok. Klapsy są przemocą, nie nie są wychowawcze, nie nie uczą dziecka dyscypliny. Nie nie mówią dziecku, że źle zrobiło. Krzywdzą dziecko, kropka. To nie jest dla dziecka dobre, to nie jest wychowawcze. I przestań to robić. Jeżeli to robisz, przestań. I okej, okay, jeżeli zdarzyło ci się w uniesieniu emocjonalnym. Rozumiem, takie rzeczy się zdarzają. O tyle, o ile to się zdarzy rzadko, i jednocześnie potrafisz swoje dziecko za to przeprosić, od razu się opanować, przytulić, ucałować, przeprosić, powiedzieć, przepraszam, mamusia, tatuś, źle zrobiła, źle zrobił. Nie powinna była cię uderzyć, przepraszam, kochanie. To okej, okay. to jest naprawianie, to jest łagodzenie, ale jeżeli stosujesz to regularnie jako metodę wychowawczą, to wiedz, że krzywdzisz swoje dziecko, a nie je wychowujesz. Idziemy dalej. Bicie, szarpanie, policzkowanie, ciągnięcie za ucho. Wszystkie tego typu zachowania, które mają na celu wymuszenie na dziecku posłuszeństwa, dyscyplinowanie dziecka, są po prostu przemocą, są okrucieństwem wymierzonym wobec dziecka i negatywnie odbijają się na jego rozwoju. A także na jego przyszłym życiu. Dlaczego? Bo dziecko zaczyna kojarzyć, że miłość oznacza przemoc. Chyba też o tym ostatnio Wam mówiłam. Zaraz powiem więcej o tym, jak ogólnie tego typu krzywdy, o których teraz Wam opowiem, wpływają na dziecko, ale każda z tych form, czy to będzie przemoc fizyczna, czy emocjonalna, czy zaniedbanie, każda z tych form odbija się. Głębokim stemplem na, na dziecku, na jego matrycy, na jego duszy, na jego umyśle, na jego emocjonalności, i z tym stemplem idzie w dorosłe życie. Drugi punkt, drugi sposób to zaniedbywanie. Jest to ignorowanie podstawowych potrzeb dziecka czyli niedbanie o dziecko, ignorowanie jego potrzeb fizjologicznych, jego potrzeby, potrzeb też emocjonalnych, bezpieczeństwa, szacunku, miłości, przy, przynależności, czyli to co mówiłam, chcę czuć wspólnotą w głębokiej relacji. Ignorowanie dziecka, pomijanie go, lekceważenie, nierealizowanie jego fizjologicznych potrzeb, też karmienia, kąpieli. Yy potrzeb fizjologicznych, tak? możliwości skorzy skorzystania z toalety, ale też, co bardzo ważne, opuszczenie fizyczne, nieobecność, wyjazd za granicę, zostawienie dziecka pod opieką babci, dziadka. Ja wiem, że czasami to jest konieczne, ale wiecie co, to naprawdę się odbija bardzo negatywnie na dziecku. To nie jest dla dziecka obojętne i nawet jak dziecko cię słyszy, widzi na kamerce ja rozumiem, że czasami sytuacja nas zmusza, ale jednocześnie musisz to wiedzieć, albo jeżeli ty tego doświadczyłaś, czy doświadczyłeś jako dziecko, że twój rodzic wyjechał, że dla dziecka opuszczenie, szczególnie takiego malutkiego, jest, jest formą porzucenia. Ono nie rozumie, ono to odbiera, ono się czuje bezwartościowe, ono się czuje niedoskonałe, ono czuje, że coś z nim jest nie tak, skoro nawet mama się mną nie chce zajmować, i nie ma przy mnie. Co więcej, był taki eksperyment, co prawda, na zwierzętach, który, w którym zbadano, iż młode, które w pierwszych tygodniach, czy czasami miesiącach, były pozbawione tej opieki matczynej, a potem były wychowywane w pełnej rodzinie, to zmiany w ich mózgu były te połączenia synaptyczne. Były stałe, to znaczy nie, nie dało się tego naprawić. Czyli fakt, że to młode było porzucone, było pozbawione tej rodzicielskiej opieki w pierwszych miesiącach, dniach życia, głównie tej matczynej, bo jednak matka w tych pierwszych dniach życia młodego człowieka, czy miesiącach, pełni kluczową rolę, a potem były wychowywane już w pełnej rodzinie. To zmiany, jakie doszło, do jakich doszło w mózgu, były nieodwracalne, nienaprawialne. To, że potem już miały pełen kochający dom opiekę, nie zmieniło, nie naprawiło tych połą połączeń synaptycznych. Tak bardzo to jest dla dziecka dotkliwe i tak bardzo wpływa na jego rozwój. Trzeci punkt. Przemoc emocjonalna, przekleństwa, wyzwiska, szantaże. Wyśmiewanie, poniżanie, groźby, parentyfikacja, czyli traktowanie dziecka jak rodzica, jak swojego spowiednika, obciążanie go problemami dorosłych, spowiadanie się jemu z tego, co nie wiem, matka może do córki mówić o tym, jak ją ojciec zdradza, jak ojciec jest okropny, to nie jest adekwatne do, ani do roli dziecka, ani do wieku dziecka. E, nierealistyczne oczekiwania, czyli stawianie poprzeczki bardzo wysoko, bycie bardzo surowym, krytycznym wobec dziecka, unieważnianie emocji, czego beczysz, taki dużo się boi, nie dawanie dziecku wyrażać emocji, szczególnie tych trudnych, a więc dziecko nie może wyrażać złości, jest za to krytykowane, jest za to odrzucane. E, Spędzanie dziecka w poczucie winy, zobacz, mamusia jest przez ciebie smutna, wpędzisz mnie do grobu, zdenerwowałaś ojca, to idź go przeproś. Tego typu zachowania. To są sytuacje, w których dziecko nie czuje się bezpiecznie w tej sferze emocjonalnej. Jego emocje są zawstydzane i z lęku przed odrzuceniem, bo w ten sposób jest odrzucane, czyli. Moi najbliżsi nie akceptują mnie, gdy jestem zła, smutna, jestem za to ukarana, odrzuceniem chłodem. W efekcie dziecko odcina się od własnych emocji, od własnych uczuć, nie chce tego czuć. Jednocześnie je blokując, nie wyrażając ich, co nie znaczy, że te emocje odchodzą. One zostają zablokowane w ciele i czasami ujawniają się w formie różnych chorób, między innymi autoimmunologicznych albo w postaci nieadekwatnych do sytuacji wybuchów emocjonalnych. I czwarty sposób, czwarta forma to będzie przemoc seksualna. Są to oczywiście nadużycia seksualne wobec dzieci, zmuszanie dziecka do czynności seksualnych, podglądanie, kazirostwu, wodzenie tego typu różne ohydne praktyki, których nawet nie chcę wymieniać, bo na samą myśl robi mi się niedobrze, przyznam szczerze. Jednak ta przemoc też bardzo często jest obecna i była obecna w dzieciństwie wielu osób. I czasami będą to obleśne spojrzenia jakichś wujków, jakichś kolegów, taty. Też takie historie słyszałam. Będą to różne działania, w których dziecko. Jest postawione w sytuacji totalnie nieadekwatnej ani do jego rozwoju, ani do jego rozumienia świata, natomiast czuje się zagrożone. I wszystkie te czynności, które teraz wymieniłam, czasami te bardziej jawne, a czasami bardziej subtelne typu pomijanie uczuć. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ich problemy Wynikają z tego, że nigdy nie mogli być smutni, zli, zaraz byli za to wpędzani w poczucie winy albo zawstydzani. Są to sytuacje, które odbierają dziecku poczucie bezpieczeństwa i sprawiają, że czuje się ono bezsilne, dlatego że tą osobą, która krzywdzi jest rodzic, a rodzic jest przecież omnipotentny. Rodzic, od rodzica zależy moje przetrwanie. I rodzic wie najlepiej, prawda? Więc dla dziecka jest to sytuacja, która wywołuje w nim ogromne napięcie i niezrozumienie. W takiej sytuacji zazwyczaj oczywiście dziecko bierze winę na siebie. To znaczy takie dziecko czuje się niechciane, niekochane, niewystarczająco dobre. Jednocześnie wini siebie za to, że rodzic go tak traktuje, bo tak jest mu łatwiej, bo siebie jeszcze jest w stanie kontrolować, a nie jest w stanie kontrolować rodzica. Jeżeli dziecko uzna, że to rodzic ma jakiś problem, to jest to dla niego zagrożenie, z którym może sobie nie poradzić, bo jeżeli jestem małym, bezbronnym dzieckiem i całe moje życie zależy od mojego omnipotentnego rodzica, i ja uznam, że coś z moim rodzicem jest nie tak, to jednocześnie ja uznam, że moje przetrwanie istnienie jest absolutnie zagrożone, a to jest straszna perspektywa. Dlatego dziecko zamiast to uznać, uzna, że z nim jest coś nie tak. Ze mną coś jest nie tak, że mama mnie nie kocha. Ze mną jest coś nie tak, że tata mnie tak traktuje. To ja jestem jakiś wadliwy, to ja jestem jakiś jakaś nie taka. I w ten sposób dziecko instaluje w sobie toksyczny wstyd, czyli takie przekonanie, że faktycznie ze mną coś jest niehalo, jestem wadliwy, wadliwa i boję się, że świat to zobaczy. I bardzo często właśnie w efekcie tych zranień, tych deficytów, tych, tych nadużyć, w efekcie tych nadużyć ze strony naszych rodziców, czy bliskich opiekunów, często traumatycznych przeżyć. A więc takich zranień psychicznych, które zostawiają piętno na naszej psychice, wyrastamy właśnie z obniżoną samooceną, z poczuciem bezwartościowości, z dużą chwiejnością emocjonalną, albo w odcięciu od naszych emocji. Co? W efekcie sprawia, że mamy trudność w nawiązywaniu bliskich relacji, możemy desperacko szukać jakichś relacji, a więc starać się przylgnąć do kogoś, kto się nami zaopiekuje, kto da nam miłość, dzięki komu poczujemy się trochę bezpieczniej na tym świecie, albo w drugą stronę e, możemy, możemy tak naprawdę unikać relacji. Z lęku przed bliskością, bo ktoś nas jeszcze skrzywdzi. I możemy iść też w drugą skrajność. Ta pierwsza sytuacja lęk przed odrzuceniem przywieramy do kogoś i desperacko się tego trzymamy, bo wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie żyć sami. A druga skrajność lęk przed bliskością. Lepiej być samemu, bo ludzie są niebezpieczni, relacje są niebezpieczne. Każdy chce mnie zranić nikomu nie mogę ufać. I w efekcie Wchodzimy w związki, w których nie jesteśmy szczęśliwi, bo której opcji byśmy nie wybrali, żadna z tych opcji nie daje nam poczucia szczęścia, spełnienia miłości. A szczególnie, gdy jesteśmy małą dziewczynką i wyrastamy na kobietę, która nie dostała właśnie tej bezwarunkowej od mi miłości od rodziców. Która nie była kochana za to, że po prostu jest, za to, że istnieje, tylko za to, że jest jakaś, i to był szereg warunków, które musiała spełnić dla rodziców, wówczas narasta w niej takie przekonanie, że no nie jest warta miłości, a właściwie to nie powinna, nie ma prawa istnieć. I idzie przez życie z głodem miłości, z taką naprawdę dziurą w sercu, która woła o miłość, taką pustką, i szuka tej miłości zazwyczaj w ramionach mężczyzny. Bardzo często objawia się to tym, że takie dziewczyny, szczególnie jeżeli w tym domu panował chaos, było dużo przemocy, było dużo, był alkohol, bardzo często takie dziewczyny. W bardzo młodym wieku poznają pierwszą swoją miłość i uciekają dosłownie z domu rodzinnego. To też się pojawia często na sesjach. Ja chciałam się wyzwolić, to był mój wybawiciel. Ja chciałam uciec, ja miałam do się, tylko marzyłam o tym, żeby się wyprowadzić i liczyłam, że w końcu sama stworzę moją szczęśliwą rodzinę. Efekt jest taki, że wchodzy, wchodzą w relacje z osobnikiem z mężczyzną, który być może na początku wychwala, wynosi na piedestał. Owszem, ale to jest pułapka, bo potem się okazuje, że on zachowuje się dokładnie tak, jak ojciec, przykładowo. Czyli często taka kobieta mówi, nigdy nie pozwolę na to, żeby mnie mój mąż traktował tak, jak ojciec traktuje matkę. A potem po latach się okazuje, dokładnie mam takiego męża, mam taką samą sytuację, taką samą relację. I dzisiaj chciałabym, żebyś przyjrzał, przyjrzała się swoim relacjom, swoim dotychczasowym relacjom, jak one wyglądały. W swojej obecnej relacji, czy widzisz jakieś punkty podobne, czy widzisz jakieś podobieństwa między tymi relacjami? Jeśli tak, to jakie? Ale też, czy widzisz jakieś podobieństwa między Twoją relacją obecną albo jakimiś przeszłymi relacjami, a relacją Twoich rodziców? Czy Twój partner jest być może podobny do Twojej matki albo do Twojego ojca? Jeśli tak, to w jakim zakresie? To się też często pojawia, że dokładnie taki sam jak mój ojciec, albo w drugą stronę jak moja matka. Dokładnie to same zachowania, i wtedy, jeżeli. Na przykład matka jest narcystyczna albo w rysie narcystycznym i partner też, to oni się nienawidzą, oni w ogóle ze sobą żyć nie mogą. Dlaczego? Bo dwóch narcyzów będzie się zwalczać. I to jest też walka o władzę i dominację nad tobą, pamiętaj. Więc jakie podobieństwa widzisz w zachowaniu, w charakterze? Zastanów się nad tym, przyjrzyj się temu. Zastanów się, co tam nie zagrało u ciebie w dzieciństwie. Wiem, że to trudny bardzo temat dzisiaj na tapecie, ale chciałam tak otworzyć trochę twoją perspektywę na to, jak, co, co powinno było się wydarzyć, do czego miałaś, miałeś prawo, czyli te twoje siedem próśb, a co się nie wydarzyło, czego nie było, nie miałaś prawa głosu, nie mogłaś wyrażać trudnych emocji, musiałaś zadowalać, nie mogłaś zadowalać, nie wiem, rodziców, może gości, może byłaś taką maskotką, że musiałaś, nie wiem, grać na pianinie, jak przychodzą goście, bo trzeba było się tobą pochwalić, ale tak poza tym to nigdy nikt ci nie, nie dał uznania. A może byłaś, czy byłeś krytykowany, krytykowana. Zastanów się, może rodzic cię obciążą nadmiernie swoimi problemami i ty byłaś postawiona w roli rodzica i musiała się opiekować swoim rodzicem albo swoim rodzeństwem, a może byłaś czy byłeś opuszczona, ale też zauważ, w jakie relacje wchodzisz, co widzisz wspólnego. Dlatego, że jeżeli ja dzisiaj miałabym dać jakąś radę <głoszeń> młodszej sobie, czy w ogóle młodym dziewczynom, to byłoby. To byłaby to taka rada, że dobrze poznaj siebie. Przyjrzyj się sobie, bo to wszystko ma większe znaczenie niż ci się wydaje. Naprawdę. I jeśli nie chcesz podążać tą drogą, którą obserwujesz w może swojej przeszłości, albo w historii rodzinnej, nie chcesz podążać drogą swojej matki, nie chcesz podążać drogą kobiet w Twojej rodzinie, czy mężczyzn. To zastanów się, czy właśnie jesteś gotowy, gotowa wytyczyć własną drogę. Jeśli tak, to zapraszam cię do dalszej podróży. Pamiętaj, że czasami ta podróż jest przez chaszcze, jednak naprawdę warto to zrobić, dlatego że gdy wytyczysz tą drogę, tą nową, zdrowszą, świadomą, to będzie to nie tylko Twoja droga, ale będzie to też droga kolejnych pokoleń. I jeżeli słuchasz tego, słuchasz tych treści, jesteś tutaj, to najwyraźniej Ty, dokładnie Ty, zostałaś wybrana, wybrany, powołana czy powołany do tego, by to zrobić, bo nie jesteś tu z przypadku.